śmiertelny wypadek w Ustroniu. Mercedes wbił się w ciężarówkę. Do tragicznego wypadku drogowego z udziałem aż czterech pojazdów doszło w piątek 15 marca w Ustroniu, województwo śląskie. Kierowca samochodu osobowego nie zdążył wyhamować i wbił się w tył ciężarówki, ponosząc śmierć na miejscu. Policja zaapelowała po raz kolejny do uczestników ruchu drogowego. Tragedia w Ustroniu. Kierowca nie miał żadnych szans. Do wypadku doszło około godziny 11 na DW941 w Ustroniu. Jak przekazała policja, w zdarzeniu brały udział aż cztery pojazdy, dwa samochody osobowe i dwa samochody ciężarowe. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna kierujący osobowym Mercedesem z nieustalonych przyczyn nie zatrzymał się i wjechał z dużą prędkością w tył ciężarówki. W wyniku siły uderzenia Mercedesa, Renault z naczepą uderzył w znajdującą się przed nim Toyotę, a ta następnie w samochód MAN, który zatrzymał się przed sygnalizacją świetlną, poinformowała cieszyńska policja. Tragiczny wypadek. Samochód wbił się w tył ciężarówki. Kierowca Mercedesa zginął na miejscu. Siła uderzenia była ogromna, jego auto zostało dosłownie zmiażdżone. Ranna kobieta, która podróżowała Toyotą, została przewieziona do szpitala. Pozostali uczestnicy wypadku wyszli z niego bez poważniejszych obrażeń. Portal Bielskie Drogi opublikował w mediach społecznościowych nagranie z kamer monitoringu, które zarejestrowały moment tragicznego zdarzenia. Na filmie widać, jak osobówka z dużą prędkością uderza w tył ciężarówki. Policja apeluje do kierowców. Droga wojewódzka nr 941 w kierunku Wisły była zablokowana do godziny 17:30. Wyznaczone zostały objazdy, a ruchem kierowali policjanci. Na miejscu mundurowi prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Policja wystosowała po raz kolejny apel do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie ostrożności na drogach. Szczególnie o dostosowanie prędkości nie tylko do warunków atmosferycznych, ale też do tych związanych z natężeniem ruchu. Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie zdrowego rozsądku na drodze i bezwzględne respektowanie obowiązujących przepisów, ponieważ łamiąc je, ryzykujemy życiem i zdrowiem swoim, swoich pasażerów oraz innych uczestników ruchu, przekazał.